Moi drodzy Państwo, witam Was po raz kolejny po miesiącu w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Identity. I już ostatnim, jak się akurat okazuje, bo to dotarliśmy do misji Savers of Roma. Jak ten czas leci, co? Za chwilę, ja przepraszam bardzo, będzie czerwiec, wakacje i tego typu rzeczy. I tak wiem, rozpocząłem to nieco bezkontekstowo. Ale niestety, znowu się rozleniwiłem do tego stopnia, że kurde, nagrywam ten gameplay. No kurde, na dzień przed ostatnim dniem maja. A miałem przecież nagrać go gdzieś w tym tygodniu, ale niestety nie wyszło. Trudno. Ale nie trudno natomiast z naszymi obecnymi rozrywkami. Tak. No i zatem, co wszystko w związku z tym? A no po prostu! Oto więc przed Państwem ostatni odcinek z gry Assassin's Creed Identity, w którym wreszcie rozprawimy się z tajemniczymi krukami. Albo kto wie, czy może aby na pewno ostatni, bo jest jeszcze przecież dodatkowa kampania For Lee Crimson Sunset. Która zawiera nowe misje fabularne i parę innych rzeczy. Oraz nową klację, For Lee przede wszystkim. No i dobra. Co miało przyjemność wydarzyć się w poprzednim odcinku? Otóż, poczekajcie chwilę, bo niestety nie udało mi się odpalić przed rozpoczęciem nagrywania tego odcinka filmu. Otóż w poprzednim odcinku, jak zapewne pamiętacie, dane nam było dokonać niebezpiecznego handlu, podczas którego musieliśmy dokonać podstępnego oszustwa, które poskutkowało tym, że dotarliśmy wreszcie do szefa tych wszystkich kruków, wrabiając chłopca na posyłki, posłańca tak zwanego. A teraz z kolei nadszedł czas, by się ostatecznie z krukami rozprawić. Co mam przyjemność sugerować outro poprzedniej misji, mówiące: list został... The letter turned out to be more important than the assassin expected. List okazał się być o wiele ważniejszy niż assassin, czyli Adriano Rangeli, myślał. I u Corvo was Samonin przebudził wszystkie swoje kruki w Rzymie. Na rozkaz Achieve osiągnięcia jego ostatecznego planu. Machiavelli zadecydował nie czekać do poranka i zaraz po dołączeniu do asasyna ci natychmiast opuścili Rzym. No i właśnie, wielki finał, ja przepraszam bardzo tego wszystkiego. No i właśnie, ja przepraszam bardzo, ale wielki finał tego wszystkiego.
No i właśnie, ja przepraszam bardzo, wielki finał tego wszystkiego, gdzie już nieważna jest, ja przepraszam bardzo, w sumie skarbonkować, chociaż wszystko okaże się w praniu. A to jest właśnie, a to by mógłby być potencjalnie moment na wykorzystanie wreszcie możliwości dodania sobie drugiej klasy, by móc na zmianę, ja przepraszam bardzo, wykonywać misje tak oraz tak. Jakby nie patrzeć. Ale przede wszystkim asasyn to asasyn i różni uzdolnieni mogą zdziałać różne rzeczy. Przy czym Shadow Blade oczywiście jest bardzo umiejętny w rzucaniu nożami. Rzecz jasna. Ale tak czy owak. Oto więc dany będzie ostatecznie powstrzymać Łakurwo przed jego ostatecznym... Przed realizacją jego planu, cholera. Find an alternative route to reach Eukovo and avoid most of his crowds. Znajdź alternatywną ścieżkę, dostania się do Łakurwo i uniknij wszystkich jego kruków. No właśnie, no i wyzwanie tej misji polega na tym, aby uniknąć, kurde, konfrontacji z większą ilością jego żołnierzy. Także co, nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć to ostateczne starcie. Dangerous Raid. Tutaj możecie sobie wszystko poczytać. Karaiby. Historia. Karaibscy asasyni. No okej. Ale dobra, nie ma czasu do stracenia. Czas rozprawić się raz, a dobrze. Nadszedł czas, aby raz, a dobrze rozprawić się z Łakurwo. Tak więc... A niech to, no tak. Tak więc... Zaczynamy! Tak więc zaczynamy! I mam nadzieję... A jaka będzie kolejna gameplayowa seria na kanale? Nie wiem! Ale wiem za to, że kurde... Miałem przyjemność w ciągu tego miesiąca całego zdać sobie sprawę, że ewidentnie coś z moim kanałem się źle zadziało, że kurde w stronę gameplayową się kurde wrócił kurde. O! O! Cóż my tu mamy? Dobra, na pewno mi... No, oczywiście, mechanika najemników. It was clear that Łakurwo wanted to see all the assassins dead. Było czysto, by Łakurwo mógł zobaczyć wszystkich asasynów martwych. As they were running out of the time, tak jak on wybiegał z czasu, Obydwaj Adriano Angeli wraz z Nicolo umieścili się na zamku Sant'Angelo, gdzie Łakurwo był już tam i czekał na nich. No i tak jak powiedziałem, no przydałoby się przywrócić temu kanałowi właściwy ład, aniżeli kurde w większości gameplaye i tylko w międzyczasie. Ja cię świemy, ja przepraszam bardzo, ale niestety, no warunki, jak się okazuje, warunki do życia mi się nieco zmieniły, bo w moim pokoju został przeprowadzony remont, więc no niestety, ale nie ma mowy. Nie ma mowy, holender jasny, więc no niestety, ale nie ma mowy. Więc no niestety, ale nie ma mowy. Nie ma mowy, więc no niestety nie ma mowy. Przykro mi, ale póki co nie ma mowy o kurde mać. O nagrywaniu przeze mnie jakichkolwiek filmów.
chociaż, no przecież oczywiście doczekacie się, mam nadzieję, że nie pod koniec sam roku, kolejnych odsłon Detektywa Rogersa, tylko przydałoby się, aby przestał się opierniczać i wziął się właśnie do roboty. No i parę innych rzeczy, które kurde nałożone na siebie brzmiało jak bezsensowny bełkot. Dobra, mogę to wyjaśnić sensownie kiedy idzie, ale ograniczę się tylko teraz do powiedzenia, że no przydałoby się, aby w końcu zaczęły nagrać jakieś filmy, a nie tylko gameplaye, bo ewidentnie coś z tym kanałem zrobiło się nie tak, że głównie gameplaye się na nim ukazują. No cóż, a miało być kurde tak pięknie. Rzym. Nicolo wanted to see the world. No właśnie. Nigdy Nicolo. Spotka się z Nicolem. On jest tam na drugim końcu tego portu. Niech to dlaczego. Idź normalnie. Okej, okay, czyli skaczemy. Ha! Oczywiście, parkour typowo po asasyńsku. No dobra, Nicolo, Machiavelli. Podążę za Nicolem. O-o. Spokojnie, kolego, uratowałem ci życie. No dobra, więc mam póki co za tobą podążać, Nicolo. I dopóty się różne rzeczy nie staną, to... Ojdź. Przepraszam panią, ale chyba... O nie. A jednak było wziąć Berserkera. Kurde! No dobra. A zatem jeszcze raz, tym razem wybrałem Shadow Blade'a do tej misji. I mam nadzieję, że się wszystko uda. Tam właśnie Nicole czeka po drugiej stronie tej stoczni. Czy co to jest za miejsce? Witaj. Dobra, Nicole. Ruszamy. Podążaj za Nicole. O rany. Spokojnie, kolego, uratowałem cię. No dobra, co dalej? O nie. Ja tym przecież miałem gardę założoną. Nie rozumiem tego. Podążę za Nicolo.
is on the other side of the bridge. Either find your way through or use alternative route. No, wolałbym użyć drogi alternatywnej. Przede wszystkim chciałbym, aby jakiś lekarz się tutaj znalazł. No dobra, przydałoby się przejść jakąś alternatywną ścieżką tutaj. No i teraz to już się zaczyna solidna skradanka, Holender jasny. Tam jest. No po co ja się tutaj skradałem po dachach, skoro przecież wszyscy są tutaj? Okej. Proszę bardzo! No i to się kurde nazywa skradanie. Jak ja mam tam podejść? O, o! Co? Co?
O nie. To już twój koniec, Iu Korwo! Twoje rządy dobiegły końca. Misja zsynchronizowana. Proszę bardzo! No i co w związku z tym? Iu Korwo umarł w rękach asasyna. No, bardziej pokonany w otwartej walce. And the most of surviving crowd surrounded, along with the assassin Nicolo gained access to hide out after performing. Tia! Tia! No i co? Udało ci się osiągnąć jedną heroiczną rampę. Sklep heroiczny. Heroic Shop. No i oto jest sklep bohatera. Rank one heroic mission, few offers in the shop recommended. Moi drodzy państwo, udało się. Moi drodzy państwo, no to więc po ukończeniu, to więc no. To co wcześniej się wydarzyło, to tego nie było. Ważne jest to. No i oto jesteśmy. Unlock new player B to initiate. New project played. Mission modifiers. Stop project. Stop project coins. Stop project. Tak, kup to. Heroiczne kurde pieniądze. Ranka bohaterstwa. Ranka bohaterstwa. No. Płatne. Mikropłatności w płatnej grze. To jest naprawdę raczej coś nieprzyzwoitego tak naprawdę. Cory Grant, you can switch between ranks by tapping on the display brand. Initiate. Yeah. Complete the daily quest chain to obtain special rewards. This is the daily quest menu. From here you will be able to select and play any available guests. No dobra. Rascal of the Streets. No właśnie. Daily quest. Oto więc kurde nadszedł ten czas. Oto się kurde wreszcie stało. Allied Village Contract. Leaderboards. Visit the leaderboard to see yourself ranked against other players worldwide. Improve your POV value to improve your ranking. Leaderboards. Społeczność. Aha, no właśnie. Master, Veteran, Assassin. No nie, wolałbym być asasynem, bo przecież na tym ta gra w końcu polega, no nie? No i chwila, moment. No właśnie, kurde, nowe... No co tu dużo mogę mówić? Oto więc, proszę państwa, udało nam się ukończyć główny tryb fabularny Assassin's Creed Identity, choć no nie odbyło się to bez jakichś większych fajerwerków. Tia, oczywiście. Fan of Knives. 2000, kurde. Oraz to, Blinding Metal, Passive Ability.
I jeszcze raz. O to właśnie chodzi. In the shadows, increases incognito. Wymaga tyle pieniędzy. Nie, sorry, ale podziękuję. Oh yeah. A więc co? Jeszcze chwilę sobie poekspimy. No i ewentualnie jeszcze wykonamy tego questa. Ja wykonam tego questa. Loot two chests, kill two wolves. Specjalnie elitarny pillage'owy kontrakt. No dobra, zobaczmy co to jest, bo to udało nam się, proszę państwa, ukończyć. Ukończyć ja, przepraszam bardzo, tryb fabularny Assassin's Creed Identity. I pokonaliśmy, kurde, Iwa Corvo i jego grupę kruków chcących zrobić różne brzydkie rzeczy. A teraz i co będzie dalej, jeżeli chodzi o gameplayowanie na tym kanale? No, zobaczymy, ale mam nadzieję, że kurde wakacje będę wrzucać się dużo ze złośliwością różne, ja przepraszam bardzo, rzeczy. A teraz to niestety rzadkością jest moja kurde kariera filmowa. Choć w 2019 roku wrzuciłem jedną krótkometrażówkę. A i jeżeli chodzi o filmy, to przecież równolegle prowadzę kanał przecież filmowy z filmami z The Movies. Więc tego. No to będę właśnie. Wszystko z racji, że nagrywam. No kurde, przedostatni dzień maja, więc wszystko będę musiał wykonać dzisiaj. Kosztem niestety swojego zapoznawania się, kurde, ze remasterem Uncharted. Elitarny kontrakt. No dobra, wykonamy jeszcze to i już będę się z wami żegnał. Dusk. Chest might contain important documents. Be sure to retrieve them. Do not get detected by guards. Mnichowie. Fan of knives. O kurde. Co? Aha, czyli że... Nie, to się akurat przyda do walki. Zaś do cichej likwidacji po prostu jest użyteczny ten nóż. Oj. Ej, chwila. Przecież ja znam to miejsce. To było wtedy, jak odzyskiwaliśmy tamtą skrzynię. Kurde.
Ta. No, na pewno. Dobra, tego co było przed chwilą nie widzieliście. Tak jest, wyskoczyłem na ciebie zza rogu. Okej. Skrzynia obrabowana, a teraz opuśćmy ten teren jak gdyby nigdy nic. Nie zwracając na ciebie absolutnie żadnej uwagi. Mnichowie. I kolejna skrzynia znajduje się dokładnie tam. Ale żeby móc się do niej dostać, trzeba będzie... dosyć długo przemaszerować, tak więc widzimy się tam za chwilę. Okej, no i już jesteśmy na miejscu i oto co nam się ukazuje na wstępie. Pyk. Oczywiście pilnowana przez strażnika była, a jakże? To dzieło, którego udało nam się załatwić w porę. Róg Konstantynowski. Teraz trzeba będzie przedostać się tam. Z jakiegoś powodu ten obóz nie jest strzeżony. Ale dobra, to jest dam akurat na rękę. Ile ta nagrywka już trwa? Chyba... No kurde, całkiem długo jak na początek, który miał być stosunkowo krótki. No ale sorry, to nie moja wina, że takie interesujące zawartości tutaj mam przyjemność, by... Nie! Zabij dwóch wilków. Dobra, nieważne. Trudno. Zabij dwóch wilków. Jezus Maria. Jezus Maria, ale gdzie były te wilki? Ano tak, przy tamtych lochach były. Ano tak, przy tamtych lochach były. No trudno. W każdym razie są inne. Nowa kampania dostępna. A new adventure awaits. Travel to Forlorn, free it from ghastly murders. Access the new campaign, the Crimson Sunset from campaign menu. No właśnie, kurde. No właśnie, kurde. No właśnie, kurde. Forlorn. Karmazynowy zmierz, karmazynowy cud słońca. Okej, okay. No i jakie są więc wnioski tego wszystkiego? No i jakie są więc wnioski tego wszystkiego, panie Michale? Ano wnioski są takie, że...
Cholera, to nie wyszło zbyt płynnie. No ale tak, no ale co tu dużo mówić? Ukończyłem wreszcie Assassin's Creed Identity, a jaka będzie kolejna gameplayowa seria na kanale? Być może no z tej czterozejściowej kampanii, czteropoziomowej dodatkowej kampanii. A może... Ale... No... No... Jaka będzie kolejna gameplayowa seria? Być może będę jeszcze kontynuować być może jeszcze troszkę będę kontynuować to z Assassin's Creed Identity, tym razem z dodatkowej kampanii. Czyli Zmierzchu Słońca, czyli Karmazynowego Zmierzchu Słońca w Forli. Forli, czyli jadziś kraj sąsiedni dla Włoch, z tego co mogę się domyślać. A może będę jeszcze kontynuować swoje przygody z Assassin's Creed Identity, ogrywając kurde czteropoziomową dodatkową kampanię rozgrywającą się w Forli, zatytułowaną Skarmazonowy Wschód Słońca. Pożyjemy, zobaczymy. A póki co, to żegnam się z wami, a ukończenie tej gry, a samo to żegnam się z wami, widzimy się w nowej gameplayowej serii, czy też w czymś jeszcze innym. Teraz idę montować, tworzyć film w domu, wizję go montować, by potem puścić do YouTube'a. Ale to jeszcze się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnej gameplayowej serii, czy też przy czymś jeszcze innym, vlogu albo czymś tam, no filmie pełnoprawnym jaki nagram. Na razie. A tymczasem ukończywszy kampanię główną tej gry, mam przyjemność zdawać sobie sprawę, że przydałoby się wreszcie wznowić to granie w serii Assassin's Creed dla fabuły. Od pierwszej części wzwyż. Okej, nara.